Wrócimy jeszcze do jednego druku. Jest to rezolucja. Projekt uchwała. Potem jeszcze mamy jeden projekt uchwały Komisji Głównej. Przypominam panu przewodniczącemu, za chwilę go będziemy procedować, a potem głosowania nad tymi jednoczytelnymi projektami. Projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 do miasta Krakowa do projektu uchwały, to jest druk 1204R, rezolucja w sprawie terenów wojskowych Centrum Krakowa o budowę Centrum Muzyki w Krakowie. Referuje pan przewodniczący Bogusław Kośmider i potem będziemy jeszcze projekt Komisji Głównej. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę na sprawie, będę to robił błyskawicznie w skrócie. Macie Państwo wszystko w rezolucji opisane. Chodzi o zgodę Ministra Obrony Narodowej na przekazanie z bonifikatu działek pod Centrum Muzyki w Krakowie. Centrum Muzyki, które będzie wspólną inwestycją miasta Krakowa, województwa małopolskiego i Akademii Muzycznej, w której będzie Filharmonia Krakowska, w której będzie Akademia Muzyczna z Krakowa oraz siedziby miejskich instytucji kultury jak Kapela Krakowiecka czy Sinfonieta Krakowa. Jest pomysł, aby to miejsce było na Brzeguszkach, na terenie ulicy Strzaków i okolicy, na terenach wojskowych. Żeby to nastąpiło, wojsko musi przekazać najchętniej z dużą bonifikatą ten teren miastu. Stąd uprzejma prośba o zgodę na taką rezolucję. Powiem więcej, wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na koncepcję architektoniczną tego Centrum Muzycznego w Krakowie. I myślę, że to jest kolejna bardzo ważna inwestycja, która wspólnie przez ministra kultury, przez województwo małopolskie, przez miasto Kraków mogłaby być w Krakowie zbudowana. Stąd uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie tej rezolucji. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram zatem dyskusję. Przypominam, że jest to drugie zgłoszenie. Otrzymali się Państwo projekty rezolucji. Każdy z radnych jest miał prawo się posłuchować. Ja otwieram dyskusję. Czy proszę bardzo, kto jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbywa dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 Ustawy miasta Krakowa zamykając dyskusję. No, możemy właściwie przystąpić do głosowania.